A tymczasem jedne, gdzie możemy pojechać, to jest prawy pas ulicy Królowej Jadwigi i tym prawym pasem wjazd na skrzyżowanie z Alejami. Możemy tutaj dobrym rozwiązaniem był na przykład separator ruchu, po to, aby z ulicy Korczaka nie wyjeżdżali na środkowy, a szczególnie na lewy pas, tylko aby zmusić kierujących do tego, żeby wyjeżdżali prawidłowo, czyli od razu tylko i wyłącznie na pas prawy. Albo jeżeli jest tutaj takie zapotrzebowanie, aby z Korczaka wyjeżdżać na ten lewy pas i dalej jechać w lewo w Poniatowskiego, to po prostu skrócić tą linię ciągłą.